Ja wiesz, że ja poznaję, że ty pracujesz na Windowsie. Dlaczego? Dlatego, że słychać, jak wciskasz touchpad. Ej, wiesz co, bo ja nie potrafię po prostu, bo nie potrafię się przyzwyczaić, bo na Macu nie mam, znaczy tu też mam uruchomione to, że jak tapnę, to się przełącza, w sensie to jest kliknięcie, takiego, no, no, no. Ale na Macu już jakby zaakceptowałem, że ja nie klikam. No. A na Windowsie mam takie poczucie, że jak nie kliknę, to nie działa. No to trzeba. I nawet jak wiem, że, nawet jak wiem po prostu, to mam takie poczucie, że nie wiem, taki pamięć mięśniowa. Najgorsze jest to, jak w pracy mam klawiaturę od Maca i siedzę i pracuję na Macu. No. A potem wracam do domu, na przykład jak dzisiaj, i będę nagrywał podcast i klikam Alt i chcę używać tego Alt jako command. No nie, i mówię... No to switchowanie jest najbardziej... To jest nieprzyjemne. To jest najgorsza rzecz. To jest najgorsza rzecz, bo ja się czuję, jakbym miał jakiś wylew. Nagle, wiesz, nic nie działa. Klikam przyciski, a one działają zupełnie inaczej. Ale potem lepiej. Ja w ciągu godziny się przyzwyczaję. Teraz jak będziemy nagrywać i jak nagramy to, nagram After Darka, to ja się przyzwyczaję i wszystko będzie no. Okej. Okay. I wrócę jutro do pracy i zacznę używać znowu klawiatury, gdzie jest command w miejscu alta i będę tak, Jezus, dlaczego to nie działa? Dlaczego nie robi ły, tylko otwiera mi nową kartę, no nie? Najgorszy jest command A. To jest czy control A tak. Versus command A, bo to po prostu, wiesz, tak. Jest killer dla, tak. Jak długą piszesz wiadomość, to... Tak, zdecydowanie. Wojtek, czy to już w ogóle poszło? Poszło wszystko, możemy nagrywać, jest odcinek Jezus podcastu. Ile? 310 odcinek 310. Jest z podcastu. Wojtek, w ogóle, czy ty wiesz, co jest szybkość, technika, rotacja głową? To tak, to wiem. Dzisiaj sobie przy tego meme odświeżyłem. Aha. I powiem ci, że radość w moim tym... Chyba nawet mieliśmy kiedyś odcinek, który nazywał się rotacja głową. Jestem prawie pewien, że mieliśmy odcinek, który nazywał się rotacja głową. No bo my często opowiadamy o obrazkach znalezionych w internecie, tak. Więc jakby to musiało się wydarzyć. A propos internetu, Wojtek, to ja dzisiaj miałem, że tak powiem, najbardziej internetową rzecz, jaka może się wydarzyć, i jakby w głowie potem przez cały dzień miałem tylko forum z latarkami. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Jakby ja bardzo dziękuję oczywiście wszystkim za pomoc, ale będę się z tego śmiał trochę, bo napisałem na Twitterze i na naszym forumie, napisałem, słuchajcie, potrzebuję pomocy. Chciałbym kupić telewizor i potrzebuję pomocy, żeby ktoś mi doradził, jaki to powinien być telewizor, no. W sensie model, no nie? To są zawsze, wydaje się, że to są błahe pytania, bo po prostu zakładasz, że dostaniesz odpowiedź ten. Koniec. Aha, to tak, poproszę ten. Ostatecznie dostałem taką odpowiedź, natomiast nie z tego miejsca, gdzie się trochę spodziewałem, ale to jest bardzo... No w każdym razie, napisałem, że słuchajcie, szukam telewizora. Słuchaj, mam otwarty ten temat, skroluję, tylko ten scroll działa inaczej. No wiadomo. Okej, okay. Napisałem, że chciałbym telewizor do grania plus do Netflixa, czyli do takiej klasyki. Chcę wydać maksymalnie 3500 polskich złotych. Musi być oczywiście 4K. Chciałbym, żeby był przynajmniej 60-65 cali, ale może być większy. A jeśli będzie duży skok jakościowy względem telewizora, ale w mojej cenie 3500 to będzie się mieścił telewizor do nie mniejszy niż 55 cali, to chętnie się dowiem. I teraz, więc jakby wychodzi z tego, że szukam telewizora 65 cali do 3500 zł, chyba że będzie jakiś kosmicznie dużo lepszy 55 cali, nie? Sytuacja dość prosta. I teraz dostałem oczywiście, jakby pierwsza odpowiedź jest taka, że możesz próbować jakiś telewizor 55 cali, który nie zejdzie poniżej 4000 zł, więc jakby już jesteśmy w dobrym momencie, że żadna z tych rzeczy, żadna z rzeczy, o które poprosiłem, jest niespełniona. No tak. Ani nie jest poniżej 3500 zł, ani jest powyżej 55 cali. Więc okej, jesteśmy na dobrym tym. No i odezwał się Paweł Okopień na Twitterze, który podał mi model Samsunga, który powinienem kupić, że to jest, jeśli 65 cali, to tam RU8002 albo Q60. I to jest dobry telewizor, a jak będę chciał jakbym 55 cali, no to wtedy Q70 mogę wziąć, który jest jakby nowszy i lepszy i lepszejszy dużo, natomiast 65 cali, wersja tego telewizora kosztuje 6000 zł. Więc jakby to jest dobra odpowiedź na moje pytanie, ponieważ zostało mi powiedziane, słuchaj, okej, jeśli chcesz 65 cali faktycznie, to tu jest ten model, a jeśli chcesz 50, jeśli chcesz taką samą kwotę, ale mieć nowszy, to jest mniejszy, ale jakby jest lepszy, nie? Więc to bardzo, bardzo ładna odpowiedź, która jakby sprawia, że ja wiem, mam jakby wybór, tak? Mogę albo wybrać nowszy model, albo po prostu utrzymać większość z tych rzeczy, które chciałem.
Ten telewizor 65 cali, który w ogóle jest, został mi polecony, ja podlinkowałem jakby temat na forum, ja tam wszystkie te tweety też rzucałem na bieżąco, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. To jest taki tam telewizor Samsunga 4K i on tam ma, wiesz, 100 Hz odświeżanie, Smart TV, to jest w ogóle ten, który już ma Apple TV wbudowane. O, okej. Znaczy więc, właśnie, nie więc... Apple TV, nie, tylko raczej AirPlay 2. To jest dość ważna różnica, nie? Tak, ale to jest ten, który ma aplikację TV od Apple. A, no tak, 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 czyli... Tak. To jest 4K, ma te wszystkie rzeczy, ma ten HDR, który tak jest całkiem okej. No i generalnie to on odpowiada na moje wszystkie pytania, nie? Ja w ogóle sobie tutaj wejdę i ci, Wojtku, tylko powiem coś. No oczywiście premium HD, bla, 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 4K, bla, 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 HDR, bla, bla, bla. Takie standardy, wszystkie rzeczy. Jakiś procesor ma w środku, Wojtek, mój telewizor, więc super. Będzie znaczy, miał procesor. Z tych Smart TV to i tak nie będziesz korzystał, to ci od razu powiem, nie? Znaczy on ma w ogóle QLED, pierwszy telewizor z nową aplikacją Apple TV. Więc od teraz możesz kupować, wypożyczać i oglądać nowsze filmy w swoim telewizorze QLED za pomocą nowej aplikacji Apple TV. I ja wiem, że ty mówisz, że to jest Smart TV, z którego nie będę korzystał, natomiast to jest ten Smart TV, który jest nie do dupy, bo to jest ten Tizen i on nie jest aż taki zły. My jak byliśmy na wakacjach na Apollo, to mieliśmy dokładnie telewizor z takim samym interfejsem i korzystaliśmy na nim z YouTube'a. Z Netflixa i ze Spotify'a, znaczy z Netflixa nie, bo Netflixa mieliśmy swojego i Spotify'a też mieliśmy swojego, a natomiast odpaliliśmy tam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja to odpaliłem, bo ja miałem, bo byłem bardzo ciekawy, jak to wygląda. I to nie było takie złe, okay. Wojtek. W sensie to jest takie, że jak będzie to mój telewizor, to ja się na nim spokojnie zaloguję i dam Magdzie i ona sobie będzie mogła oglądać Netflixa nie, bez jakby używania pada do PlayStation, bo oczywiście będzie... Więc spoko, telewizor bardzo fajny, ale wracając teraz do dyskusji internetowej, która mnie oczywiście urzekła i tak dalej. Teraz uwaga. Kolejna odpowiedź jest taka, że lepiej jest OLED niż LCD, ale generalnie jak chcesz mieć OLED 65 cali, to no dużo to... dużo rośnie cena? Tak, no teraz pewnie za jakieś 9000 zł można by sobie znaleźć, no nie? Idziemy w dobrą stronę, no nie? Napisałem, że jakby to nie jest przekraczanie granicy nawet, żeby dopłacić do OLEDa, tylko to jest zwiększenie jej dwukrotnie. No to wiesz, nawet w głowie mam właśnie w formulatarkach cały czas, nie? Że jak wiesz, miałeś mniejszą niż 80 cali, jak to nie będzie Quantum OLED, coś tam, to do dupy, no nie? I potem ktoś mi znowu poleca, że wziąć Q70, no nie? Czyli ten nowszy model, ale 65 cali, który kosztuje 6000 zł, więc znowu. I bardzo ładna dyskusja w internecie, na zasadzie chyba nikt nie czyta tych postów. Znaczy ja wiem, jak to działa, no nie? W sensie ludzie jakby wiedzą, że prawdopodobnie, to jest super dodatkowa wartość, ale to nie jest super dodatkowa wartość, która odpowiada na moje pytanie, nie? Więc oczywiście jak to na forum o latarkach, jak weźmiesz latarkę, która wiesz, no ona tylko tydzień na baterii świeci, jak będziesz w jaskini i to ona szybciej zgaśnie i nie będziesz mógł zlizywać wody ze ścian. Więc taka bardzo ładna dyskusja na temat szukania telewizora. Ale ja chyba wezmę ten telewizor właśnie, który... Ja go też podlinkuję, ten telewizor, żeby było łatwiej, bo ja myślę, że to jest spoko telewizor. Jeśli mam być 4 w ogóle, to ja oczywiście szanuję wszystkie telewizory i tak dalej i to, że to takie, wiesz, no tutaj taka technologia poszła do przodu, ty masz jakiś super ten... W sensie, ja mam całkiem dobre oczy, bo ja projektuję, natomiast jeśli mam być 4, to ja nie zwrócę uwagi na to, że coś jest jakby dużo lepsze albo dużo gorsze, bo umówmy się, ja będę grał w 1080p na PlayStation 4 albo w 720p na Nintendo Switch. W sensie naprawdę chcecie mi mówić, że ja mam wziąć droższy telewizor dwukrotnie, żeby mieć lepszą jakość tego, nie wiem, Pokémon Sorda z Nintendo Nie, no Switcha? Wiesz, to założenie jest w teorii takie, że jak kupujesz telewizor zwykle raz na, nie wiem, 10 lat, wiesz, do momentu, aż on padnie prawdopodobnie, no to gdzieś tam ta generacja konsol też się zmieni w międzyczasie, no tak, w tym roku ten telewizor, chociażby. Ten telewizor, który chcę kupić, to on podobno generalnie jest okej na tę nową generację konsol. Znaczy ja widzę, że on ma odświeżanie 100 Hz, a nie 120. No. Więc nie będę miał 120 FPS-ów, bo podobno Xbox Series X i PlayStation 5 mają jakby wspierać 120 FPS-ów. Z drugiej strony, znając rynek gier wideo, Wojtku, to i tak będzie kap na 60. Z pełną świadomością, Wojtek, jak doczekamy się w końcu gier, które będą miały kapa na 60, to zaczniemy o tym poważnie rozmawiać, że mój telewizor może być stary. Miejmy nadzieję, że ale wrócimy momencie... kiedyś do tego odcinka i będziemy tak, się sami z siebie śmiać. Oby tak było. Ale w tym momencie, Wojtek, to ja nie wiem, czy są jakieś gierki na PS... W sensie, wiesz, te wszystkie takie tytuły AA to chyba są zakapowane na 30.
No możliwe to jest. No, jak tak patrzę do tego Apexa, więc, na moim PS4, tak, to... Więc, znaczy Fortnite jest na 60, to wiem akurat. No to dalej jest 60, no nie? Jestem prawie pewien, że Fortnite... chociaż akurat Fortnite jest jedną z tych gier, które mogą... Myślę, że mogą mieć na premierę faktycznie nowych konsol 120 FPS-ów, bo oni na przykład 120 FPS-ów wprowadzili na iPadach. No tak, bo oni nie jest to gra, która jakby, wiesz, jest aż tak, tak bardzo no to intensywna jest, graficznie, więc... No ale jakby poza tym to myślę, że jakby jestem bezpieczny. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Szczególnie, że jak mówię, to ma być telewizor też głównie do Netflixa, nie? Więc jak będzie Netflix, to myślę, że też nie potrzebuję tej więcej. Dobrze, no to będziemy czekać na recenzję. Słuchaj, w najgorszym wypadku kupię drugi. W sensie to jest, żyjemy w, jak to się mówi, wszyscy, którzy obejrzeli film Joker, żyjemy w społeczeństwie, więc jak ktoś to sobie kupi drugi. No tak. No, w ogóle to żyjemy w społeczeństwie, to mnie tak boli za każdym razem, jak to słyszę. Taki cringe czuję. Wiesz co, to jest, jak się, ja się czuję, że nie mogę się cieszyć tym filmem. Że na zasadzie, czy ty w ogóle obejrzałeś Rick and Morty? Czy ty znasz Rick and Morty? No znam, oczywiście. Okej, okay. Ja na przykład bardzo lubię Rick and Morty. On mi sprawia super przyjemność, się super przy tym bawię, ale jakoś nie mogę w tym internecie o tym powiedzieć publicznie, bo cały ten fandom Rick and Morty jest tak bardzo cringe'owy, że nie chcę się z nim utożsamiać. Trochę rozumiem chyba. Jak... No to straszne. Ja to jestem mądry, bo oglądam Rick and Morty, wiem, że są, mogą być... Tak, że mogą być jakieś wszechświaty równoległe. Milady. Milady. No. No tak. Rozumiem, co masz na myśli i rozumiem, dlaczego to może być takie wstydliwe wręcz, bym powiedział. No, więc, no. Więc tak. Także widzisz, taki internet mnie tak bardzo zaskoczył. Ale ja mam taki temat, o którym myślę, że możemy porozmawiać sobie razem. Dobrze. Bo mam taki temat, który troszeczkę nas dotyczy, Wojtku, bo jakby też o tym na forum mówiłem wielokrotnie, bo mieliśmy takich dużo dyskusji. Że przeszliśmy z Thingsów na Todoista. Jest. Jak to słucham prawda. w kontekście Todoist. Todoist? Wow. To, tak. No dobra, ale... Aż się napiję. Znaczy rzeczywiście to się dzieje od jakiegoś tygodnia i to jest też... Ja mam trochę taką myśl, że kiedy szukałem jakiegoś miejsca do, wiesz, wrzucenia swoich zadań i zarządzania w ogóle projektami, czymkolwiek, to zawsze na pierwszym miejscu był Things, no bo przecież orzech cały czas jęczał, że Things to najlepsze, to trzeba mieć Thingsy. I w końcu kupiłem, nie? I to kupiłem na wszystkie urządzenia, co wydałem dużo pieniędzy. Już na szczęście o tym zapomniałem, chociaż jak widać chyba ale jednak to ja zaraz, boli, ale... Zaraz ci, no, w sensie, ja ci powiem, Wojtek, jak sobie pomyślisz, pewnie to ci się zwróciło. Nie, no wiadomo, wiadomo. Ale faktycznie w tych czasach ten Todoist też się pojawiał jako aplikacja, którą ludzie generalnie polecają. To znaczy, że i wydaje się, że jest taka, wiesz, tak jak masz Rick and Morty i na przykład Big Bang Theory, to te fandomy się nie lubią i się kłócą, to tak jest trochę z Thingsami i Todoistem, nie? Że jakby albo jedno, albo drugie. W sensie, no, trudno zakładać, że ktoś korzysta z dwóch apek do zarządzania zadaniami. No, nie wiem, właśnie. Ja teraz jestem w tym w trakcie przenoszenia się i w trakcie przenoszenia też robisz taki review tego, co masz, nie? Wśród tych zadań i jakby ja na przykład zauważyłem, że zdarzało mi się korzystać z Things jako notatnika, co było trochę dziwne, w sensie no, wiesz, jakby no nie jest to takie kanoniczne wykorzystanie, nie? Ale zdarzało mi się rzeczywiście trzymać tam rzeczy, które, nie wiem, nie miałem gdzie indziej wrzucić. Na przykład miałem taką listę przepisy z TikToka, nie? I jak znalazłem na TikToku jakieś przepisy... To jest bardzo dobre miejsce, żeby takie właśnie, ale nie do, końca, widzisz, bo... I one, ja tak zrobiłem ze względu na to, że tak nie za bardzo miałem gdzie to wrzucić, bo to były po prostu linki do TikToków z moim tam dopiskiem, wiesz, co to jest. Ale ostatecznie docelowym miejscem dla przepisów jest dla mnie Paprika. Nie? I teraz, tylko że nie mogę, wiesz, wrzucić do Papryki po prostu linka do TikToka, no bo to bez sensu, bo
Nic z tym nie zrobię. No, ale to się bardzo ładne z tego zadanie robi, no nie? Tak naprawdę każdy masz, każdy przepis w osobnym zadaniu no, i po prostu musisz usiąść, obejrzeć, spisać i wrzucić i do właśnie, papryki. I właśnie, jakby to były moje zadania, czyli to są przepisy, które muszę później przepisać do papryki, więc to nie jest miejsce docelowe, tylko raczej taki, wiesz, no, przejściowe, dobrze, więc tak jak jakby... Dobrze. Absolutnie wykorzystanie, wiesz, okej, nie? Ale były też takie rzeczy, które tam wrzucałem i jakby uważam, że mogłyby mieć inne miejsce i może nawet lepsze. Chociaż póki co przekładam tak jeden do jeden praktycznie do Todoista z Thingsów rzeczy i zostało mi dosłownie jeszcze chyba kilkanaście jakichś zadań, bo nie zrobiłem takiej masowego przejścia, bo nie mam tego aż tak dużo i stwierdziłem, że skoro już się przerzucam, to właśnie zrobię taki review, sprawdzę, czy na pewno, wiesz, może są tam jakieś rzeczy, które po prostu leżą od, wiesz, 9 miesięcy nieruszone i nigdy prawdopodobnie już nie zostaną ruszone, no to je kasowałem, nie? No bo bez sensu. Ale faktycznie ten review mi się przydał, bo zrobiłem troszeczkę czystki i teraz jakby przerzucam się na Todoista, ale przejąłem trochę temat, a nie zaczęliśmy od początku w ogóle. Dlaczego Todoist? Dlatego, że ja ostatnio my trochę z Wojtkiem, bo to jest ważne, nie? Że my trochę z Wojtkiem ostatnio zaczęliśmy poważniej podchodzić do tematu podcastu. W sensie nie tyle poważnie, śmieszne, że chcemy jakby... Tak, ale nie na tyle poważnie, że chcemy, że profesjonalizujemy się, tylko stwierdziliśmy, że są takie rzeczy, które moglibyśmy faktycznie zrobić w jakiś sposób sensownie. My się na przykład zaczęliśmy zliczać jakby koszty i przychody podcastowe. W sensie przychodem naszym głównym jest oczywiście w tym momencie Patreon. Natomiast mamy też takie koszty w stylu Wojtek za coś płaci, ja za coś płacę i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby to przynajmniej spisywać, bo wtedy wiemy na przykład... Jak na przykład w tym miesiącu było tak, że najpierw wysłałem jakby nam pieniądze, powiedzmy, na rachunki, czyli okej, Wojtek, to są pieniądze, które zapłacić masz na przykład G Suite nasz. Tak. I odejmowałem to z Patreona, a potem jakby Patreon poszedł pół na pół, na zasadzie, że rachunki są zapłacone, to jest nasza, powiedzmy, w cudzysłowie teraz robię w powietrzu, wypłata. I zaczęliśmy te rzeczy spisywać po prostu, bo to może być istotne. Ja też mam takiego na przykład taki dokument, do którego wpisuję statystyki co miesiąc nowe. Wpisuję, sprawdzam, jak wygląda nasza kwestia demografii, którą mamy z jakichś różnych miejsc. I po prostu stwierdziliśmy, że dobrze te rzeczy, zacząć o nich trochę bardziej myśleć. My tam jakby poza oczywiście anteną my sobie też rozmawiamy na temat różnych rzeczy, staramy się też troszeczkę bardziej ustrukturyzować sobie jakby to, co robimy i może nadać niektórym rzeczom nazwę, czy nazwać je na zasadzie okej, to co robisz, to jest pozycja taka, no nie? W sensie, że na przykład Wojtek jest w tym momencie, w sensie już tak bez śmiechów, na przykład dyrektorem od tego i tak dalej, i tak dalej. I to jest zabawne, ale to faktycznie się czasami przydaje jakby tak mentalnie. I doszedłem też do tego, że są takie rzeczy, które ja chciałbym troszeczkę sobie zautomatyzować. Ja z Thingsami to robiłem, nadwrzucałem do tego tematu, którym jest taki jest temat Todo apki. Oczywiście też go podlinkuję. Todo apki. Jest taki temat i ja tam podlinkowałem parę fajnych artykułów na zasadzie, no słuchajcie, to tutaj jak ktoś chce zacząć sobie przygodę z automatyzacją, to tutaj może sobie rzucić okiem i bla, 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 bla. I teraz ja doszedłem do wniosku, że Thingsy oczywiście dają się zautomatyzować, ale Todoist da się zautomatyzować bardziej, bo ma otwarte API. Wspiera IFTTT, wspiera Zapiera. I ja mówię, okej, to jest rzecz, która troszeczkę mnie interesuje. I teraz sprawdziłem sobie, jak wygląda Todoist. Okazuje się, że on wygląda bardzo podobnie do Thingsów. W sensie nie jest oczywiście tak wymuskany, jakby to jest oczywiste. Natomiast generalnie wygląda to bardzo podobnie. Ma bardzo podobny podział projekty, podprojekty, zadania i tak dalej. Wygląda to naprawdę bardzo podobnie. Są dodatkowe rzeczy, na przykład jak rozpoznawanie naturalnego języka. Nie wiem, czy to jest w wersji polskiej, na pewno jest w wersji angielskiej. To znaczy ja na przykład jak dodaję zdanie, to dopisuję, na przykład, które chcę, żeby było cykliczne, to dodaję na przykład kup mleko every second Tuesday, no nie? I on wtedy mi je tak robi, że ono mi się pojawia automatycznie każdego drugiego tam wtorku, nie? Więc to jest też rzecz, która jest dość przydatna. No więc ten Todoist mi tak mówi, okej, dobra, to jest interesujące, że jakby nie mam dużego mentalnego skoku, bo wygląda bardzo podobnie i działa bardzo podobnie, więc zainteresujmy się tym bardziej, zobaczmy, o co chodzi. I teraz tak, jest wersja webowa, jest wersja na Windowsa, jest wersja na Androida, co dla mnie jest, powiedzmy, nie tyle jakby kluczowe, co jest istotne, bo ja teraz chociażby pracuję na Windowsie, więc dobrze by było, żebym miał dostęp do swoich zadań.
jest są multiużytkownicy, co jest... No to jest rewolucja. To jest interesy. To jest rewolucja, bo w końcu... Ale to zaraz do tego też dojdę, bo jakby będziemy mówić o tym. Ale mają też coś takiego... Ja na przykład trakuję swój czas. Wojtek, nie wiem, jak bardzo trakuje, czy jak nie trakuje, ale ja trakuję swój czas. I Todoist i z Togglem się łączy. To znaczy, jak robię zdanie, na przykład, które mam w Todoiście, to mam przy nim ikonkę, która odpala mi od razu Toggla, który liczy mi, ile czasu spędzę nad tym zadaniem, co jest bardzo przyjemne. Todoist ma też integrację z przeglądarką, w sensie ma taki add-on normalnie do Chroma, czyli też do Brave'a, też do Firefoxa, gdzie możesz po prostu sobie, na przykład, kiedy jesteś na danej stronie internetowej, możesz daną stronę internetową dodać jako zadanie, co ja bardzo często robię, na przykład, kiedy chcę coś przeczytać. I nie uważam, że to jest rzecz, która powinna wskoczyć na przykład do Pocketa, albo o, czasami zobaczę jakąś fajną aplikację, na Twitterze, to ją po prostu wrzucam do Todoista i po prostu ją sobie sprawdzę stamtąd, bo to nie jest, bo nie uważam, że ona powinna trafić do Pocketa. Okej, dobra. No na przykład albo Twita, w sensie, bo ja nie, to są te bookmarki w Twitterze, ale ja z tego nie potrafię korzystać, bo ja tam wrzucam i zapominam o tym, więc ja po prostu zawsze, jak chcę jakiegoś tweeta przeczytać, o, przykład, jadę metrem i mam załadowanego Twittera i nie widzę obrazków. I widzę, że jest, że może być obrazek, który będzie mnie interesował, bo tweet da, jest opisany ciekawie, ale nie widzę obrazka, to ja ten obrazek sobie szyruję i dodaję go sobie do inboxa w Todoiście i potem jak sobie, jakby mam internet, to odpalam sobie inboxa i sobie to odpalam te tweety, które sobie tam wrzuciłem, bo chcę je przesprawdzić, albo strony internetowe takie, które wiem, że nie są to nie są artykuły, tylko na przykład wejdź tam i zobacz coś takiego, nie? To sobie to dodaję też tego. I są powiadomienia zależne od lokalizacji. To jest też rzecz, której nie ma w Thingsach, czyli jest super. To jakby to ja sobie tutaj dodaję takie rzeczy w stylu wejdź, jak wejdę do biura, to wyciągnij obiad z tego. No to przypomnienia Apple'owe też to mają, nie? Tak, no ale tu masz wszystko w jednej aplikacji, co też jest dobrze. No więc okej, dobra, sprawdziliśmy. Ja mówię Wojtkowi, słuchaj Wojtek, tu jest taka alternatywa dla Thingsów, choć spróbujemy, będziemy mogli zrobić multiużytkowników. I to jest też przydatne, dlatego że jak Wojtek mówi, że on ma paręnaście zadań, czy parę dziesięć zadań tamten, to ja mam w Todoiście w swoim już teraz chyba z 200 chyba w tym momencie. Może wrócę zadań. Sam mój folder z cyklicznymi powiadomieniami, mam osobny folder z cyklicznymi powiadomieniami, ma 51 przypomnień. Okay. Ale to dlatego, że ja mam przypomnienia na wszystko, Wojtek, w sensie, ja naprawdę tak jak się napisałem, ja nie muszę używać mózgu już w pewnym momencie do tego, żeby dostawać przypomnienia na jakieś konkretne rzeczy. Na zasadzie jest Dzień Babci, to dwa tygodnie wcześniej dostaję powiadomienie, że jest, za dwa tygodnie jest Dzień Babci. No nie? I mam nawet takie zadanie na zasadzie kup coś, że za dwa tygodnie jest Dzień Babci, ale też w Dzień Babci mam powiadomienie, ej, dziś jest Dzień Babci. No nie? Więc jakby jestem do tego stopnia przygotowany. Mam też zadania domowe, zakupy domowe. I mamy też taki folder praca. I tam jest parę z takich rzeczy, które są wyszerowane. Mamy między sobą projekty. I to też jest właśnie fajne, że mogę tam dodawać zadania tobie, ty możesz zadania zostawiać mi. Właśnie nie zacząłeś swojego zadania, które miało być na 19.45. I możemy dodawać komentarze. Jak mamy wersję premium, możemy dodawać też linki, możemy dodawać też dokumenty, notatki i tak dalej. Więc jakby jest to dość zaawansowane narzędzie do takiego, znaczy z wierzchu jest bardzo proste, ale jest na tyle zaawansowane, że faktycznie pozwala nam na zrobienie trochę więcej rzeczy. I to, co jest właśnie ciekawe, tam też mamy właśnie powracające na przykład rzeczy. Ja też Wojtkowi mogę wrzucać zadania powracające, więc pozwala nam na taką troszeczkę większą integrację i jakby dla mnie to, co jest dla mnie dużą wartością, jest to, że ja mam w jednym interfejsie, powiedzmy, wszystkie rzeczy związane z wykonywaniem jakichś jakby obowiązków czy zadań, nie? Ja jakby dzięki temu, że zacząłem korzystać z nowego narzędzia i dzięki temu właśnie, że mamy multi-usera, to znaczy, że faktycznie część z projektów mam wyszerowane z tobą i jakby możemy sobie wrzucać zadania albo na przykład, nie wiem, zrzucać z głowy myśli, które nam wpadną, wiesz, bo to nie zawsze trzeba omówić na czacie, że o, teraz mamy jakiś tam nowy pomysł, tylko nie, od razu go wrzucam tam do jakby zadań, które kiedyś się wydarzą albo nie, ale generalnie jako pomysł do zrealizowania, to my jakby porozmawiamy o nim w momencie, kiedy będzie na to czas, ale to nie jest tak, że to musimy omówić teraz na przykład, nie? Ale dokładnie to jest sama myśl, jakby to... że dzięki jednemu narzędziu mogę zarządzać projektami, które mam z tobą,
które mam ewentualnie z Arleną, chociaż jeszcze jej nie namówiłem na korzystanie z Todoista, ale to się może wydarzy. Ale wiesz, mam też swoje własne prace, pracowe rzeczy tam wrzucone, że mam po prostu jedno miejsce, gdzie jest wszystko. I to mi się bardzo podoba. I dlatego stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby się przenieść. Bo faktycznie no, w Thingsach chyba najbardziej mi tego brakowało i coś czuję, że jak wyjdą Things 4.0, które pewnie będą w tym roku, no bo zwykle chyba co roku wychodziła nowa wersja, nie? Nie, da, Wojtek, one wychodziły co parę. Naprawdę? A, okej, no dobra, no to... Tak, on, pierwsza wersja wyszła jak wyszedł iPhone, a potem kolejna wyszła chyba i była przez 5 lat. No to takiego. Zakładam, że prawdopodobnie następna po prostu, która wyjdzie, będzie miała obsługę wielu użytkowników, bo wydaje się to tak oczywistą rzeczą. No, z drugiej strony oni nigdy na to jakby nie... No niby nie, ale no nie, wiesz, nie można tego odcinać, bo moim zdaniem, wiesz, jeżeli tego nie wprowadzisz, to po prostu konkurencja cię będzie przeganiać. A szczerze mówiąc, od kiedy korzystam z Todoista, mam tak, że no mi za bardzo nie brakuje rzeczy z Thingsów. I to też... Absolutnie z pełną świadomością tego, że ja prawdopodobnie korzystałem, wiesz, z 5% możliwości w ogóle tej aplikacji, nie? Że jakby, no, ja nie jestem power userem ani Thingsów, ani Todoista jeszcze, bo po prostu nie czuję takiej potrzeby, tak jak ty mówisz, że masz tych, wiesz, powracających zadań tam ileś 10, to ja na przykład powracających zadań chyba nie mam żadnego na razie, bo jeszcze po prostu nie włączyłem tego myślenia, nie? To jak zaczniesz o tym myśleć w ten sposób, jak sobie dużo rzeczy zrzucisz tam, żeby przestać nie pamiętać, to jak przestawisz swój mózg na takie działanie, że wszystkie rzeczy, które masz zrobić, będziesz miał tam, to automatycznie będziesz miał też takie, że, takie poczucie jakby z jednej strony, żeby na przykład to znaczy, że wszystkie rzeczy, które będę musiał zrobić, wrzucę tam i zaczniesz dodawać właśnie sobie zadania cykliczne, a potem dojdziesz do takiego czegoś, że nie chcę pamiętać o rzeczach, więc od razu je tam wrzucam. I to jest bardzo przyjemne uczucie w pewnym momencie, kiedy nie musisz zastanawiać się, w sensie ja to nie jest tak, że ja wszystko robię. Jakbym zapytał Magdy, to ona powiedziała, że jest dużo rzeczy, których nie zrobiłem, o których zapomniałem i ja jestem tego świadomy. Natomiast to jest bardziej bulletproof mechanizm niż próbowanie zapamiętania wszystkiego. Nie, w sensie, myślę, że ilość rzeczy, o których zapominam z racji tego, że mam tą listę zadań, jest dużo mniejsza niż gdybym nie miał tej listy zadań zupełnie w ogóle. No nie? I to, co jest ciekawe, to też właśnie ja uważam, że jakby to jest jedna z podstaw GTD, ale uważam, że to też będzie taki protip dla ciebie, który możesz sobie spróbować włożyć i zaczniesz wtedy też troszeczkę napędzać sam siebie do tego, żeby z tej aplikacji korzystać bardziej. Dodaj sobie zadanie o wysokim priorytecie, bo tam wiesz, że możesz zrobić priorytety. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, że te kulki mają takie kolorowe. Jeszcze tego nie rozkminiłem. Znaczy widziałem, że są takie filtry, ale nie wiedziałem, gdzie się to ustawia. No, okay. W sensie, jak masz zadanko, nie, to możesz sobie nacisnąć na te trzy kropki po prawej stronie i masz wtedy priority, masz jakby, masz cztery poziomy, gdzie masz flagę pustą, niebieską, pomarańczową i czerwoną. Flagi, jak, dobra, no. Tak, i teraz jak naciśniesz flagę czerwoną, to wtedy kuleczka ta do zrobienia zadania zamieni się z białej na czerwoną. I to daje ci parę rzeczy. Po pierwsze sobie układasz sam w głowie, które rzeczy są dla ciebie istotne, które nie są istotne, a po drugie jak masz potem today, wyskoczą ci te wszystkie zadania, to one są ułożone od priorytetów, czyli czerwone zadania będziesz miał na górze, pomarańczowe trochę niżej, niebieskie trochę jeszcze niżej, a białe w ogóle na samym dole, nie? Bo założenie jest takie, żebyś robił najważniejsze rzeczy na samym początku. I to jest jakby ważne, ale żebyś dodał sobie zadanie powracające o wysokim priorytecie, review Todoist. Najlepiej na niedzielę sobie wrzucić po prostu na koniec dnia i możesz zrobić, dodać to zadanie, gdzie wpiszesz sobie review to do's i jak masz daty na przykład, to jest zrobić sobie every Sunday na przykład, no nie? Czyli wyskoczy ci w każdą niedzielę, albo jeśli chcesz być, że tak powiem, żeby jakby sam siebie cisnąć, to zrobić sobie na przykład every i zrobić wykrzyknik bez spacji Sunday i wtedy będziesz miał to zadanie tak długo, aż się nie odznaczysz i będzie się co w niedzielę pokazywało. Więc nawet jakby przez cały tydzień będziesz to odsuwał to i odznaczysz sobotę, to w niedzielę ci się pojawi. Nie będziesz miał już dwa razy review, nie? Taka ten. W każdym razie, żebyś dodał sobie review i wtedy sprawdził sobie tak. Czy masz czy wszystko, co jest w Todoiście, dalej ma ręce i nogi, to jest, że są rzeczy, które faktycznie chcesz tam mieć. To jest pierwsza rzecz, no nie? Druga rzecz taka. Czy masz coś w głowie, albo gdzieś w notatkach, albo gdziekolwiek zapisane coś, co powinno się znaleźć w Todoiście, no nie? I założenie jest też takie, że inbox właśnie jest po to, żeby tam wrzucać rzeczy,
po prostu na zasadzie, jak coś się przypomni, to wrzucasz to do inboxa. Jak coś zobaczysz, co chcesz zrobić, wrzucasz to do inboxa. Po prostu wszystko wrzucasz do inboxa. Nie zastanawiasz się, nie dopisujesz tak nic. Tak Thingsach, po prostu... nie? Tak, dokładnie. Wrzucasz wszystko do inboxa. I potem siadasz sobie w pewnym momencie i jakby to też jest do wyboru, tak? Jak kiedy chcesz zrobić. Ja zauważyłem, że ja to robię po prostu raz dziennie, że wybieram rzeczy z inboxa i po prostu nadaję im priorytety, daję im daty, wrzucam je do projektów. Tam. I efekt jest tego właśnie taki, dlatego mam ponad 200 zadań w tym momencie w Todoistie, a to nie są zadania, które są, to są tylko takie rzeczy, których, niektóre z tych zadań to wymagają ode mnie 10 minut pracy. Jak są, jak zajmuję coś czasami na przykład 2 minuty pracy, to założenie jest takie, że powinieneś to od razu zrobić, ale na przykład coś, co jest, mam takie zadania, które zajmą mi 2 minuty pracy, ale nie mogę ich zrobić teraz, muszę je zrobić na przykład, albo chcę je zrobić dopiero za 2 tygodnie na przykład, nie? No to po prostu sobie dodaję na zasadzie, żeby nie zapomnieć. I dodaję do tego odpowiedni priorytet, zależnie od tego, jak bardzo ważne jest zadanie, a nie od tego, ile czasu mi zajmie, bo to też jest istotne, nie? Jak zaczniesz sobie o tym wszystkim myśleć w ten sposób, żeby wszystko wrzucać tam, żeby to był twój taki mózg zadań do zrobienia, to zacznie ci się łatwiej żyć, bo przestaniesz się zmuszać do tego, żeby sobie przypominać, czy masz coś do zrobienia, czy czegoś nie masz do zrobienia. Jest jeszcze druga rzecz. Nie wiem, czy używasz notatek, czy notujesz sobie rzeczy. Bo ja na przykład zdałem sobie sprawę z tego, że cały mój mózg jest tak naprawdę wyeksportowany właśnie do tych dwóch miejsc. W sensie są notatki i jest Todoist. I w Todoistie wrzucam wszystkie rzeczy, które muszę zrobić, tak jak ci mówię. No. A w notatkach mam wszystkie rzeczy, które są jakby... pomysłami, opisami. Słuchaj, jest taka notatka, z którą sobie kiedyś żartuję, jak wybrać dobrego arbuza, nie? Myślę, okay. To jest zabawna notatka i to jest notatka, którą prawdopodobnie nigdy w życiu bym nie zrobił, ale to jest rzecz na zasadzie, ja chcę to wiedzieć i chcę to pamiętać, więc mam wrzuconą notatkę do notatek aplowskich, jak wybrać dobrego arbuza i powiem ci, i to jest fajne, że to ja nie muszę trzymać tej wiedzy w mózgu, tylko po prostu, kiedy przyjdzie ten moment, że będę kopował arbuza, to wyciągam telefon i nawet ona może być rzucone same zdjęcie, bo no, aploskie notatki mają OCR-a. Po prostu wpiszę arbuz i wyskoczy mi, jak wybrać doskonałego arbuza. No tak. Wiesz, o co chodzi? Że mój mózg staram się... Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przestałem go używać w takiej opcji, że zupełnie, ale staram się po prostu trzymać tam rzeczy, które są faktycznie istotne, czy są rzeczy, nad którymi pracuję, a rzeczy takie jak zadania do zrobienia, czy takie pomysły, czy jakieś opisy, czy jakieś takie rzeczy, które warto zapamiętać, staram się wpisywać do notatek po prostu, żeby nie zasmiecić. Bo też trzeba pamiętać, że akurat w Todoist, tak jak Thingsy miały takie miejsce na notatki, to Todoist jakby nie ma notatki do zadań. Można ewentualnie dorzucić komentarz do tak, tego. No to ja bym to patrzył. Ja to wrzucę do komentarza, ale generalnie notatki typu, że wiesz, dorzucasz zdjęcie, właśnie jakiś opis, no to Todoist się nie do końca do tego nadaje, no. Szczególnie, że jakby zadania zwykle gdzieś tam przypinasz do jakiegoś czasu. Oczywiście mogą być takie, które po prostu nie mają żadnego czasu do wykonania, ale na przykład, żeby się do nich dostać, no to albo musisz wyszukiwarkę wpisywać, albo coś, no. To jest do zadań, a notatki swoją drogą też się przydają. Ja też o notatkach miałem taki krótki temat, ale nie chcę mi się go w tym momencie poruszać, jeśli mam być szczery, bo ja cały czas zastanawiam się, czy Evernote, czy notatki, ale cały czas siedzę w notatkach, bo jest mi po prostu dużo wygodniej w tym momencie. A to dlatego, że notatki mam wyszerowane i Magda używa notatek na przykład. Nie? Więc mamy na przykład parę projektów, mamy parę notatek takich, które są nasze wspólne, na przykład subskrypcje, które mamy. No nie? To jest jakby notatka, bo to są rzeczy, które ja nie chcę pamiętać, bo nie muszę, jakby nie chcę się tym zastanawiać, nie chcę sprawdzać na koncie na zasadzie, co mamy za subskrypcję, tylko po prostu mamy jedną notatkę, gdzie mamy wpisane subskrypcje i ile to wszystko kosztuje. I jest też nawet tak, że mamy napisane jakby jakiego dnia się pobiera ta subskrypcja, jaka jest kwota, jaka karta jest tam podpięta. Bo to wiesz, niektóre rzeczy są na karcie polskiej, niektóre na brytyjskiej, niektóre na rewolucie, bo tak dalej, bo to wiadomo. Więc po prostu mamy to wszystko pisane. I to są rzeczy, więc mamy na przykład listę zakupów. W sensie taką, nie że na zasadzie idź kup chleb i jajka, tylko taką listę zakupów, na przykład kup właśnie telewizorów, które mamy. No, tak. No to znowu, to mamy, to jest u nas notatka, nie? Ale myślę, że kiedyś może Magda spróbuje przekabacić na to, żeby używała Todoista, natomiast ja na razie się dobrze odnajduję tam sam z tobą na tych paru projektach, bo mi Todoist naprawdę... moja głowa tak myśli, jak Todoist działa.
to jest bardzo istotne. Ja wiem, że będzie dużo osób, które mogą powiedzieć, że ich głowa zupełnie tak nie działa. Jest to całkowicie okej, że ich wasza głowa może tak nie działać i to nie jest aplikacja dla was. Natomiast po prostu to znaczy, że jest, aplikacja jest milion, bo ludzi jest dużo każdy myśli inaczej, więc na pewno możecie znaleźć taką aplikację, która będzie dla was dobra. To, co podlinkowałem w tym temacie na forum, to jest tak, że tam są podane też kody, które dają wam premium do Todoista na jakiś czas. Mm-hmm. Można sobie spróbować wrzucić ten. My mamy chyba, Wojtek, premium na 2 miesiące. Jeśli ja mam być szczery, to ja myślę, że ja dodam swoją kartę i ja będę to premium kontynuował, bo ono faktycznie kosztuje chyba 3 dolki miesięcznie, a dodaje naprawdę dużo wartości, nie? Ja wiem, że Todoist miał być jednym argumentem, Todoista miał być to, że jest darmowy i nie będę musiał płacić tak samo jak za Thingsy, natomiast efekt będzie taki, że będę płacił jeszcze więcej niż za Thingsy, ale to plusem to będzie, że jakby dostanę mimo wszystko dużo więcej wartości, nie? Chociażby to, że będę miał powracające zdania czy zadania, które są, wiesz... Możesz zrobić na przykład coś takiego, że jeśli opublikuje ci się film, wideo na YouTubie, to dodaje ci się nowe zdanie w Todoiście. Jakaś checklista rzeczy, które trzeba zrobić. To jest jasne. Super. Jak się, możesz zrobić tak, że jak opublikujesz nowy odcinek Jezus Podcastu, to dodaje się zadanie u nas w projekcie Jezus Podcast, żeby wrzucić to na Twittera, Facebooka, coś tam. I ja wiem, że to brzmi jakby to było coś głupiego i w ogóle po co komu coś takiego, a z drugiej strony, jak możesz sobie zautomatyzować to i wiesz, że wtedy nigdy nie zapomnisz, na przykład wysłać dobry link, o czym będziemy mówić też później w After Darku, to są rzeczy, które są istotne. Więc i to są rzeczy, które jakby w ostatecznym rachunku mogą wam uratować skórę, czy po prostu sprawić, że nie będziecie musieli popełniać jakichś błędów. Więc ten Todoist jest bardzo ciekawą rzeczą i ja się bardzo cieszę, że na niego z Wojtkiem razem przeszliśmy i ja oczywiście wrzucając zadania na Wojtka mam z jednej strony takie poczucie, że trochę go mogę jakby zrobić, że będzie overwhelmed, że będzie nagle wejdzie, będzie miał dużo powiadomień, bo wrzuciłem na niego dużo zadania, a z drugiej strony mam też takie poczucie, że jak wrzucę zadania na Wojtka, to on też będzie miał takie poczucie, że może wrzucić zadanie na mnie, albo że może, że to jest miejsce, w którym ma sprawdzać swoje zadania, nie? W sensie to jest taka mentalna gra. Bo chciałbym oczywiście dobre nawyki w naszej komunikacji zadaniowej wywołać, nie? No więc to jest, ja też, ale to już, Jezus Maria, to już jest kolejny taki temat. Spokojnie, odcinków przed nami wiele i więc na pewno będziemy mieli jeszcze czas podrążyć trochę temat. Tak. No ja mówię, dla mnie to jest nowa przygoda i cieszę się, że jakby to jest coś, co mnie zmusiło do tego, żeby po pierwsze przejrzeć te zadania, które miałem w Thingsach i zrobić takie review, przerzucić do Todoista. I trochę pomacać się na nowo z nowym systemem a nuż się, wiesz, jakby zadziała to lepiej i faktycznie trochę lepiej zarządzę tymi zadaniami. Bo jeszcze w powiązaniu, właśnie tu wspominałeś o tym liczeniu czasu, nie? W powiązaniu z liczeniem czasu mam wrażenie, że to jest taka machina, która gdzieś wyciąga ze mnie trochę więcej produktywności, takiego, że częściej wpadam w taki deep focus, nie? Że jestem naprawdę skupiony na jakimś zadaniu, bo raz, mam poczucie, że leci czas, nie? Że jakby nie powinienem się teraz przeskakiwać na inne zadania. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest oczywiście jakby standardowa zasada GTD. No jak odznaczysz to na liście, to już czujesz taką, wiesz, zwycięstwo, kurna. Jesteś diamentem, bo udało ci się zrobić jedno zadanie, nie? Sukces od dzisiaj. No dokładnie. Więc to działa i na mnie działa i w ostatnim czasie właśnie jakoś tak czuję taki pozytywny zastrzyk. Może to właśnie dzięki temu, że z jednej strony mam spoko narzędzie do zarządzania zadaniami i właśnie, że możemy się tym wymieniać też między sobą. Plus jeszcze to liczenie czasu tak, no fajnie to zaczęło działać, bo przypomnę, że ostatnio przecież ja używałem aplikacji Toggle tylko do liczenia siedzenia na kiblu. Przypomnę. To tak jakby co, nie? Bo to wtedy, jak robiliśmy tagi NFC, to była jedyna rzecz, która robiła. Jak przykładałem telefon do jednego z tagów, odpalał się licznik i jak przykładałem do drugiego, to się zatrzymywał. I to było moje jedyne zastosowanie tagów NFC, ale z drugiej strony też aplikacji Toggle, nie? Więc teraz używam jej trochę bardziej. Gratuluję Wojtek sukcesów. Dokładnie, więc tak. Dobrze, Orzeszku, ja mam jeszcze taki szybki jeden temat. Naprawiłem sobie listwę LED-ową w domu i to będzie śmieszne, bo od, nie wiem, 5 dni moja listwa LED-owa, którą mam w kuchni, Kugik,
inteligentna. LS1 model. Dość znany, nie jest drogi, więc pewnie dużo osób go ma. Ej, właśnie, to jest taka lista, w którą chcę sobie kupić. Ona jest naprawdę tania i ja jestem w ogóle z niej całkiem zadowolony, bo całkiem stabilnie działa, wiesz, bo ona też działa na HomeKicie, więc to najważniejsze jest to, żeby stabilnie trzymała połączenie. Jedyny minus to niestety działa z Wi-Fi tylko 2,4 giga, więc musisz mieć router, który rozsyła obie sieci, nie? Ale nagle któregoś dnia okazuje się, że zaczęła świecić na czerwono, nie? Tak full czerwony kolor. I taki dość ciemny, taki 30% powiedzmy, nie? Czerwonego. I tak mówię, kurde, coś nie tak, nie? Jakby coś jest zepsute, bo ona ma ustawione dwie automatyzacje. Jak zachodzi słońce, to się ma zapalić 30% tam takiego ciepłego światła, a jak wschodzi słońce, no to się gasi. Koniec. To jest wszystko, co ona robi, nie? I teraz nagle świeci na czerwono. Mówię, kurde, no nie ten. No to idę zresetować. Naciskam guzik, nic się nie dzieje. A ona, jakby jej resetowanie do ustawień fabrycznych polega na tym, że przytrzymujesz ten guzik 10 sekund i ona gaśnie, włącza się czerwony kolor i później zaświeca się na jakby taki pełny biały 100% i wtedy masz informację, że ona jest gotowa do konfiguracji, nie? No i wiesz, naciskam ten guzik i nic się nie dzieje. Szukam w internecie, nie? Co, kurde, co z tym gównem? Dlaczego to nie świeci tak, jak powinno? I sprawdzam, wiesz, szukam, czy świeci tylko na czerwono. Jak sobie z tym poradzić? Nie? I oczywiście nikt nie ma takiego problemu. Nikt. Nie ma ani jednego przypadku na żadnym forum, albo nie umiem wykorzystać z wyszukiwarki, nie mam pojęcia, nie działa. I wczoraj, dosłownie, po prostu wczoraj olśniło mnie, mówię, jest jedna rzecz, której nie zmieniałem. Źródło zasilania. To znaczy ona była podpięta do jakiejś starej ładowarki takiej, wiesz, wpinasz, to jest zwykły taka ładowarka, chyba Panasonica, żeby miała dwa wyjścia USB, nie? I podłączałem zarówno do jednego, jak i do drugiego i cały czas świeciła na czerwono. I teraz mówię, dobra, próbuję inaczej. Wyjąłem ją z tej ładowarki i podpiąłem do zwykłego powerbanka. I okazało się, że zadziałało. I można było ją zresetować. Czyli coś się stało z ładowarką. Prawdopodobnie, nie wiem, albo dawała za mało prądu, albo coś. I ta listwa LED-owa, przez to, że dostawała za mało prądu, wpadła w jakiś tryb, nie wiem, awaryjny czy coś i wiesz, świeciła cały czas na czerwono. Nie przeszkadzać, tak. I po prostu, wiesz, okazało się, że to ta ładowarka. Więc gdyby ktoś z naszych słuchaczy jakimś kurde cudem miał dokładnie taki sam problem, bardzo specyficzny, że jego lampka LED-owa świeci tylko na czerwono i to ciemno, proponuje zmienić jej zasilanie. I teraz w ogóle teraz to ma tam jakąś ładowarkę z jakiegoś Samsunga, znaleźliśmy w domu, jak się okazało. Więc zmieniliśmy ładowarkę i faktycznie już działa i przypiąłem ją z powrotem do HomeKita i wszystko śmika. Więc tak, bardzo taka krótka historia, ale może to być bardzo ekskluzywny temat, bo chyba nikt nie miał takiego problemu jak ja. A oprócz tego my sobie już skończymy naszą rozmowę. To jest moja propozycja, ponieważ mamy na dzisiaj przygotowane coś, co wyszło bardzo, to tętno pulsu na maksa, bo temat pojawił się dzisiaj na naszym czacie i to Tomek Gens w ogóle zapodał, bo on pracuje w firmie, która zajmuje się produkcją kamer termowizyjnych i software'u, który nimi zarządza. I Tomek wystawił Jacka, który naprawdę zgodził się po prostu nie że z dnia na dzień, po prostu z dzisiaj godziny 12 na dzisiaj wieczorem, że pogada z nami, ze mną konkretnie i opowie trochę więcej o tych kamerach. A ze względu na to, że koronawirus szaleje, to jest temat bardzo gorący i myślę, że ta rozmowa będzie dla was ciekawa, więc gorący na biało chyba się świeci najbardziej, jak jest bardzo gorące. Więc gorący także jest aż biało, więc zapraszam was na rozmowę moją z Jackiem Węgrzynem, z którą mam nadzieję, że przesłuchacie do końca i dajcie koniecznie znać, jak się podobało, bo tam już w samej rozmowie też Jacek tak się rozkręca, że może jeszcze nieraz z nim pogadamy trochę w innych tematach, bo rzeczywiście jest super ciekawy. I kliknijcie subskrybuj. Dokładnie, jak będzie dużo łapek w górę, to robimy kolejny taki odcinek, więc zapraszam serdecznie. Dziękuję Wojtku bardzo i też zapraszam na rozmowę, także siema. No, elo.
Tętno Pulsu. Jesłos Podcast. Jak wiecie wszyscy, to na świecie się dzieje bardzo dużo i jeżeli chodzi o koronawirusa, który roznosi swoje łapska coraz szerzej, nie tylko w Azji, ale też jak się okazuje w Europie. Ostatnio słyszeliśmy o wielu, wielu przypadkach. Chyba dzisiaj czytałem news, że we Włoszech wzrosła liczba osób zarażonych o 50%, z 1100 do 1600 osób, więc faktycznie no, mamy do czynienia z czymś globalnym i trzeba sobie jakoś z tym radzić. I dzisiaj akurat wynikła taka krótka rozmowa na naszym czacie na Wąsaczach. Jeżeli nie jesteście członkami, to zapraszamy. Ale dotyczyła wyłapywania jakby osób, które mogą mieć podwyższoną temperaturę z tłumu. I teraz okazuje się, że jeden z naszych wąsaczy pracuje w firmie, która się tym zajmuje. A ty, Jacku, rozumiem, że jakby jesteś, też w tej firmie pracujesz i pracujecie nad tym projektem wspólnie. I bardzo chętnie bym usłyszał, o co tu chodzi. Dlaczego to się dzieje w Polsce i jak to działa? Tak, dokładnie. Przede wszystkim witam serdecznie. Jacek Węglarz, technologiczny ewangelista. Obecnie właśnie w firmie Dachuad Technology. Poza tym współkreator bloga CCTV Nerds na Facebooku, a prywatnie gadżeciarz i powiedzmy amator wszelkich technologii. To jak my wszyscy. I wracając... Tak, dokładnie. Wracając do twojego pytania, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest niesamowite, że akurat dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj tak naprawdę przez połowę dnia wykonywałem różne dziwne, ciekawe testy i w kontrolowanym środowisku, a również powiedzmy na zewnątrz, już dla pewnych dużych spółek Skarbu Państwa, powiedzmy. Mm-hmm. Właśnie testowaliśmy tego typu sprzęt. Sprzęt, który ma wyłapywać, tak jak powiedziałeś, z tłumu osoby, które mogą mieć podwyższoną temperaturę. Mówimy tutaj o kamerach termowizyjnych. Mówimy o kamerach termowizyjnych, ale dosyć wyjątkowych kamerach termowizyjnych, które zostały stworzone właśnie po to, ponieważ kamery termowizyjne na przykład mogą mierzyć temperaturę w tytoniu w workach. Mhm. W fabryce tytoniu chociażby, który to jak zamoknie, to może fermentować na tyle, powiedzmy, agresywnie, że może się zapalić od wilgoci. O. No więc kamery termowizyjne ułatwiają życie na bardzo wielu płaszczyznach. Już nie mówię tutaj o na przykład o granicach, gdzie jest ich bardzo dużo. Chociażby granica węgierska swego czasu bardzo taka kontrowersyjna, gdzie też właśnie zabezpieczamy granice. Ale teraz przez to, że dzieje się jak się dzieje, powiedzmy, na świecie, no to tak się dobrze składa, że nasze R&D, które liczy sobie dobre kilka tysięcy osób, wow, sam dział R&D, okay, parę tysięcy osób, myślę w obliczu tego, co się dzieje na świecie i tego, co się dzieje w Chinach, ponieważ nasza firma właśnie pochodzi stamtąd, całkiem niedaleko zresztą Wuhan. Mhm. Jesteśmy troszeczkę po sąsiedzku i też nie zostało to niestety ogłoszone nigdzie publicznie, bardzo żałuję, ale podobno firma przekazała dziesiątki milionów juanów w sprzęcie i w pomocy dla właśnie Wuhan, żeby przyczynić się pozytywnie do uspokojenia tego, co się dzieje. A więc te parę tysięcy osób R&D bardzo szybko opracowało kamery specjalistyczne właśnie po to, aby te kamery termowizyjne badały temperaturę ludzkiego ciała. Mówimy oczywiście o czole, mówimy o głowie, no zależy też oczywiście, jaka część ciała jest odsłonięta. Mhm. To tak w dużym skrócie, a za chwilę możemy przejść do jakichś szczegółów. Nie, no właśnie, bo jakby, czyli rozumiem, że firma do tej pory miała doświadczenie w kamerach termowizyjnych, które powiedzmy, że patrzyły nie na ciała żywe, tylko raczej właśnie, tak jak powiedziałeś, na tytoń, czy jakieś tego typu rozwiązania tak na granicy, czy ktoś przypadkiem czegoś nie przewozi. Chociaż pewnie zakładam, że mogłoby być tak, że nie wiem, jak w samochodzie są ludzie, których tam nie powinno być, to pewnie też te kamery by wyłapały, nie? Myślę, że bardzo uprościłem, bo mówiłem akurat, aha, o tych kamerach termowizyjnych. Nasza firma Dachuad jest drugim producentem na świecie w ogóle kamer, jak chodzi o monitoring. A, okay. Tak naprawdę gdziekolwiek na ulicy prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, że nasza kamera zapewnia bezpieczeństwo. Czyli to wy. Miejmy nadzieję.
Czyli to my, mm-hmm. tak, czyli to my, ten, kto nic nie kombinuje, nie ma się czego bać. No to zawsze tak się powtarza, oczywiście. Tak, to my nie będziemy mówić o sztucznej inteligencji, no bo to jakby jest kolejna sprawa, prawdopodobnie nie wystarczy ci taśmy magnetofonowej, jeżeli zaczniemy mówić o sztucznej inteligencji, więc... Ale rozumiem, ale że jakby w ramach swoich systemów i tego, że tych kamer jest tak dużo, no to sztuczna inteligencja musi tam w tle działać. Oczywiście. Nie? Oczywiście, jak najbardziej. Całe szczęście jesteśmy pierwszą firmą w tej branży, która ma tak wiele algorytmów. W jednym sprzęcie, powiedzmy w jednej kamerze, możemy spakować 8 algorytmów, gdzie kiedyś, powiedzmy jeszcze rok temu, 2 lata temu, potrzebne do tego były serwery wielkości, no nie wiem, powiedzmy 5, 6, 7 U tak zwanych w skrzynce do montażu serwerów, powiedzmy. Mm-hmm. A teraz wszystko się tak naprawdę zawiera w kamerze. Ja swoją drogą jestem też kreatorem, współkreatorem tak zwanego AI show, z którym jeżdżę jako ewangelista, no więc o AI bardzo lubię mówić, ale to jeżeli... będziecie mieli ochotę o tym porozmawiać kiedy indziej, to możemy o tym porozmawiać. To myślę, że tak, jak nasi słuchacze wyrażą taką chęć, ale dla mnie to jest i tak interesujący temat, więc z pewnością jeszcze będziemy dzwonić. Ale dzisiaj się dzwaniamy akurat w sprawie tak. tych kamer wykrywających podwyższoną temperaturę. Czy jesteś w stanie powiedzieć więcej na temat, jakby jak mniej więcej to działa? To znaczy, no, to nie jest tylko termowizja. Jasne, więc tak, jak chodzi o ten konkretny system, to jest to coś, powiedzmy, nowego jednak, ponieważ tutaj nie mamy tylko kamery termowizyjnej, bo zwyczajowo kamera termowizyjna sama w sobie wystarczała do pomiarów temperatury. W tym wypadku, skoro chcemy mieć dokładność do, powiedzmy, kilkudziesiątych stopnia, no to musimy mieć wspomaganie, więc pojawia się dodatkowe urządzenie, tak zwane black body. Mhm. Black body, czyli idealna czerń, urządzenie, które emituje ciepło, ale przez to właśnie, że frontem urządzenia jest tak zwane black body, wszelkie inne fale elektromagnetyczne zostają pochłaniane i jakby nie zdarzają się inne zanieczyszczenia, że tak powiem. A więc fala podczerwona, która idzie w kierunku kamery, fale powiedzmy cieplne, które idą w kierunku, które są emitowane w kierunku kamery, są czystsze, nie są zakłócone. Mhm. I ustawiamy takie urządzenie na konkretną temperaturę i ono jest zawsze w tej konkretnej temperaturze. Ono jest widoczne gdzieś tam w rogu kadru, powiedzmy, i kamera jakby cały czas się aktywnie kalibruje właśnie do tego black body. Przez to mamy tak bardzo dokładne pomiary. Tak jak już wspominałem, zależy nam na dokładności kilkudziesiątych stopnia. No i właśnie robiliśmy takie testy dzisiaj. Ja próbowałem troszeczkę to oszukać. Byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało w trudniejszych sytuacjach, mhm. a więc oczywiście pojawiło się pytanie, co jeżeli ktoś ma na przykład ubraną czapkę, kto jeżeli ktoś ma ubraną maskę, a co jeżeli pojawią się jakieś elementy odzieży religijne. A więc no tak, na przykład hijab mm-hmm. i tak dalej, tak. A więc no, nie usiedziałbym, więc od razu testując ten sprzęt u jednego z klientów, bardzo istotnego klienta, mam nadzieję, że jak najszybciej pojawią się te urządzenia u tych klientów, mm-hmm. nie chcę mówić za dużo, ale są to dosyć istotne miejsca, powiedzmy, jak chodzi o infrastrukturę. Oczywiście przetestowaliśmy, jak to wygląda z czapką, taką typową czapką zimową, więc ją dosyć mocno na uszy, jak to zawsze mama kazała, naciągnąłem. Dobrze. Oczywiście, no bo jak wiadomo, że przez głowę ucieka najwięcej ciepła, co oczywiście nie jest prawdą, no. ale mama tak mówiła, więc na wszelki wypadek lepiej posłuchać. Więc oczywiście naciągnąłem czapkę, założyłem maseczkę i sam byłem ciekaw, szczerze mówiąc, co się stanie. Wierzyłem, że będzie dobrze i było bardzo dobrze, bo pomiar był taki sam, jaki był wcześniej, bez żadnych, powiedzmy, akcesoriów. Aha. No ale nie chciałem się na tym zatrzymać. Jutro jeszcze będę kontynuował testy za pomocą różnych kominiarek, za pomocą czegokolwiek tak naprawdę uda mi się znaleźć, co mogłoby
zakłócić pomiar. Jeszcze tak ale przyszedł dzisiaj... mi taki pomysł, że powinieneś no. sprawdzić to z tak zwaną A-czapką. Nie wiem, czy znasz ten projekt. Co to jest? Przepraszam, co to jest? A-czapka jest projektem jakiegoś, nie przypomnę sobie imienia i nazwiska, ale jakiegoś gościa, który wyszedł z tym projektem na Polak Potrafi bodajże. I to była czapka, która ma chronić przed falami 5G. Więc żebyś miał świadomość, jak bardzo absurdalny projekt, to jest pomysł. Projekt. Mam kilka pomysłów, co to mógł wymyślić. Aha. Jerzy Z. Nie, no nie może, nie. No, wiadomo. Nie idźmy w tym kierunku. No dobrze, no. Myślę, że się ugryzę w język, aż trochę czuję krew, szczerze mówiąc, ale... Przepraszam, że cię wyprowadziłem z równowagi. Słuchaj, ale... jeżeli do godziny, powiedzmy 11 jutro, dostarczysz taką czapkę na ulicę Salsy 2, Dachła Technology Polska, to przetestuję, naprawdę. Dobrze, ale ja nie wiem, czy one w ogóle wyszły do produkcji, więc musimy o nich zapomnieć. Ale rozumiem, że testy trwają. Testy trwają. Znaczy tak, dzisiaj robiłem takie testy, powiedzmy, jak chodzi o tłum. Zebrałem spore grono osób. W takim korytarzu przypominającym rozmiarowo na przykład rękaw na lotnisku, bo uznałem, że to będzie całkiem dobry pomysł i dobra referencja. I cały tłum udało się zgromadzić i zmierzyć właśnie temperaturę każdej osoby, nawet wielu osób jednocześnie, bo taka kamera potrafi mierzyć nawet 15 osób jednocześnie. Jak szybko oczywiście w ogóle mówimy... ten pomiar, jak to działa? To znaczy, że ludzie przechodzą przez ten rękaw przysłowiowy i jak długo, nie wiem, muszą iść przez długi czas w prostej linii, czy to po prostu wystarczy jedna klatka z wideo, już wiadomo ile kto ma temperatury, jak to działa? Tak, jak powiedziałeś, wystarczy jedna klatka, to jest jakiś ułamek sekundy. Aha. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jakby pojawiając się w takim regionie pomiarowym, natychmiast następuje pomiar, aha, więc nawet nie udało mi się zmierzyć, ponieważ nie uznałem, że jest taka potrzeba, bo nie było żadnego spowolnienia, nie było żadnego opóźnienia, więc raczej bym powiedział, że opóźnienie jest niezauważalne, nie trzeba się zatrzymywać. Oczywiście moglibyśmy zrobić miejsce, że tutaj należy zwolnić, zatrzymać się i tak dalej, ale w praktyce wygląda to tak, że nie ma takiej potrzeby. Nie próbowałem biec, ale myślę, że raczej rzadko się będzie zdarzało, że ktoś nie wiem, będzie biegł w takiej sytuacji, a i tak myślę, że kamera to bez problemu wyłapie, no bo przy odpowiedniej instalacji jakby kontakt z osobą w polu widzenia jest na tyle długi, że kamera sobie poradzi, a jeżeli będzie podwyższona temperatura, to na pewno to wyłapie. No i to na pewno działa dużo szybciej niż mierzenie temperatury ręczne przez jakieś tam, wiesz... Ach, w ogóle nie ma o czym mówić. No w ogóle nie ma opcji. Jeżeli mamy samolot z kilkuset, nie wiem, może nawet, no zależy jakie mamy samoloty, czy leci Dreamliner, to mamy kilkaset osób. Zmierzenie temperatury każdej osobie po kolei to nie dość jest frustrujące. Po drugie, osoba, która mierzy temperaturę, teoretycznie ryzykuje, a więc najprawdopodobniej będzie ubrana w skafander biologiczny. No to już wygląda przerażająco, nie? No nie oszukujmy się, jeżeli wychodzimy z samolotu i stoi gościu w skafandrze bio, no to można trochę splamić spodnie, no po prostu. No, raczej bym nie chciał czegoś takiego zobaczyć. Tym bardziej, że już obecność jakichkolwiek urządzeń pomiarowych, czy właśnie pomiaru temperatury, budzi niepokój, że aha, mierzą temperaturę, czy to już ten czas, a jest to po prostu bardziej zapobiegawcze. Więc myślę, że szczególnie taka technologia bezdotykowa, bezobsługowa, jak chodzi o kontakt bezpośredni, ponieważ oczywiście musi być osoba monitorująca, która w razie wykrycia podwyższonej temperatury taką osobę może z tłumu po prostu, powiedzmy, wyhaczyć i sprawdzić, co się dzieje. Jeszcze dodam, że jak chodzi o termowizję, bo nie wiem, na ile słuchacze się interesują i orientują, termowizja obecnie też wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ akurat nasza firma 3 lata temu wprowadziła coś takiego jak termowizja hybrydowa, a więc mamy kamerę termowizyjną oraz kamerę normalną razem, więc mamy dwa obiektywy naraz, ponieważ termowizja ma zwykle dosyć niską rozdzielczość,
To znaczy widzimy ciepło. No tak. Ale jeżeli, więc widzimy zarys twarzy, ale no nikogo nie rozpoznamy po tym zarysie twarzy. Jest to niemożliwe, żeby kogoś rozpoznać tylko po cieple, jakie emituje z twarzy. No chyba, że naprawdę jest już w małżeństwie 40 lat, no to może takie rzeczy się potrafi. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Więc dlatego jest potrzebny właśnie drugi obiektyw, żeby też móc zweryfikować, kim jest dana osoba. A co ciekawe, korzystając z kamery termowizyjnej, kopiujemy jakby na obrazie wizyjnym również temperaturę, a więc możemy rejestrować obydwa kanały, i kanał termowizyjny, i kanał wizyjny, na którym również nanoszona jest kratka na twarzy z temperaturą. Okej. Okay. No, oczywiście kamera wyłapuje head and shoulders, wyłapuje właśnie głowę oraz ramiona, rozpoznaje, że jest to człowiek, i śledzi twarz człowieka wraz z temperaturą. I oczywiście może to być nagrywane. No już nie wspominając, że możemy iść jeszcze dalej w systemy typu okej, możemy naznaczyć gościa, który ma podwyższoną temperaturę, dodać go do bazy danych, i gdziekolwiek się pojawi na lotnisku, jeżeli na przykład nie mamy osoby na miejscu, to gdziekolwiek się nie pojawi na lotnisku, to wszystkie inne kamery rozpoznają jego twarz i pokażą nam, gdzie się obecnie znajduje. Ewentualnie na kontroli paszportowej za pomocą kamery dostaniemy monit, że to jest właśnie osoba o podwyższonej temperaturze. No opcji jest multum, opcji jest naprawdę bardzo dużo. Mamy metadane, mamy strumień, i to, co z tym zrobimy, to tak naprawdę już jest kwestia wyobraźni. To już jest wszystko kwestia wyobraźni, bo systemy rozpoznawania twarzy, systemy rozpoznawania ubioru, tego typu rzeczy są już rzeczywistością i to są rzeczy osiągalne całkiem. My się między innymi tym zajmujemy, powiedzmy, jesteśmy pionierem, jak chodzi o tego typu rozwiązania wewnątrz kamer, więc wszystko zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie i jak daleko chcemy iść z integracją. No bo naturalnym pytaniem z naszej strony, takich zwykłych użytkowników czy ludzi, którzy gdzieś tam podróżują, jest pytanie o prywatność, nie? Ale chyba nie ma co się oszukiwać, że rozpoznawanie twarzy już jest używane, może nie na wszystkich lotniskach w Polsce, czy właśnie nie wiem w ogóle, czy na Chopina na przykład w Warszawie jest używane rozpoznawanie twarzy, czy nie, ale no, mogę się domyślać, że pewnie tak. Nie, szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale bazując na doświadczeniu i będąc chorym zboczeńcem, a więc chodząc po lotniskach z głową zadartą ku górze i a co tutaj zainstalowali, więc myślę, że jestem na wielu listach na lotniskach jako ta dziwna osoba, która patrzy prosto w kamerę. Patrzy prosto w kamerę przez jakieś 10 sekund i sczytuje, co to akurat za model. Zresztą jestem całkiem, prawie po imieniu z większością osób na lotnisku Chopina, gdzie widujemy się co tydzień, bo głosząc swoją Ewangelię, że tak powiem, AI, jestem na lotnisku prawie co tydzień, więc mając ze sobą całkiem wielką walizkę, taką, wiecie, taką walizkę DJ-ską, taką walizkę jak na sprzęt, mam walizkę ze sprzętem demonstracyjnym, więc oczywiście idę od razu na oversize i już jest dzień dobry. No, a to pan Jacek, gdzie pan tym razem oczywiście leci? Dokładnie, więc czasem sobie porozmawiamy, czasem im powiem, że ja wiem, co to macie zamontowane i wiem, że mamy coś lepszego na przykład niż to, ale właśnie zauważyłem w zeszłym roku na wejściu do lotniska, że są takie kamery zupełnie inne niż wszystkie na właśnie przy drzwiach, powiedzmy, we wszystkich, na każdych drzwiach, więc podejrzewam, że rozpoznawanie twarzy jest realizowane, ale nie jestem pewien, ponieważ jest to dosyć skomplikowane, jak chodzi o RODO i tego typu sprawy, to myślę, że lotnisko nie miałoby z tym problemu, ponieważ jest to takie szczególne jednak miejsce. Do podwyższonego ryzyka chyba to jest jakoś. Dokładnie. I mam nadzieję, że jest to stosowane. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to jest i że to dobrze działa. Niech im się to sprawdza. Teraz przy bramkach zainstalowanych w zeszłym roku, elektronicznych, jak chodzi o kontrolę paszportową, jeszcze również dodatkowo każdy musi przejść przez kontrolowany korytarz, więc podejrzewam, że rozpoznawanie twarzy oczywiście jest wykonywane, żeby sprawdzić zgodność z paszportem, no ale baza się sama buduje. Oby tak było, ponieważ no, zapewnia to dużo większe bezpieczeństwo, bądź co bądź, ale to tylko mogę sobie tutaj zgadywać, jak to wygląda. Ale jak chodzi o kwestię prywatności, no to przy kamerach termowizyjnych do pomiaru temperatury, tego typu rozwiązania stosowane są w Azji od dłuższego czasu,
naprawdę dłuższego czasu. Ja jeszcze od 8 lat mieszkałem w Azji, gdzie na lotnisku takie stare, wielkie, toporne, vintage powiedzmy, kamery termowizyjne stały od samego początku, mm-hmm. od wielu, wielu lat. Więc tak czy inaczej się to stosowało, mimo że nie było takich wirusów jak właśnie koronawirus, no ale jednak jakoś się kontrolowało już roznoszenie chorób i tak dalej. Mm-hmm. Więc to nie jest nic nowego. Mam nadzieję, że na większej ilości lotnisk, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, tego rozwiązania się pokażą, a z tego, co słyszałem i z tego generalnie, co się dzieje w firmie, widzę, że zapotrzebowanie w Europie jest ogromne i mogę zapewnić, że tego typu systemy się na pewno będą pojawiały w dużych ilościach, mhm. na nie tylko lotniskach, ale stacjach różnych form transportu, właśnie w krajach okolicznych. Więc uważam, że no najwyższa pora, żeby jak najszybciej to instalować. Nasze fabryki obecnie skupiają się na tych właśnie rozwiązaniach. A fabryki są klienci w Azji? Mhm. W Chinach. Fabryki są w Chinach, w najlepszym miejscu, gdzie można robić technologię. Tak naprawdę myślę, że Made in China już dawno stało się obciachem, skończyło być obciachem i stało się marką, bo nie oszukujmy się, ale praktycznie wszystkie najnowsze technologie robione są właśnie tam. To oczywiście, no iPhone'y też przecież są składane w Chinach. Oczywiście. To w ogóle nas nie dziwi. Natomiast wiesz, chciałem przy okazji zapytać, czy przypadkiem, ze względu na to, że ten koronawirus, wiesz, świruje, czy w takim razie, no bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na ten sprzęt, no to pytanie, tak. czy fabryki dają radę, wiesz, go produkować aż tyle, no bo jednak tam chyba ludzi, niektórzy poszli na urlopy, niektórzy w ogóle nie pracują, no, słychać po prostu, wiesz, takie doniesienia, że ta produkcja jest zwolniona troszkę, ale może to... Fabryki wróciły ostro do pracy, fabryki wracają ostro do pracy. Oczywiście nie jest możliwe osiągnięcia 100% możliwości przerobowych w jeden dzień i w tydzień. Jest to sprawa skomplikowana. Mhm. Więc te normy produkcyjne rosną z dnia na dzień. Staramy się robić, co tylko możemy, ponieważ chcemy dostarczyć ten sprzęt jak najszybciej, jak największej ilości klientów, jak największej ilości krajów również. W Chinach tego sprzętu bardzo dużo oczywiście rozprowadziliśmy. No i teraz, jako że wirus zbliża się do nas, no już właściwie jest w Europie, no teraz pojawiło się również zapotrzebowanie w Europie i czasy dostaw znacząco maleją. Mhm. Znacząco maleją, ponieważ jakby jest w tym ogromny potencjał, jest to ważne, więc firma próbuje jak najbardziej efektywnie przesuwać moce pracownicze, moce właśnie wytwórcze, aby skupić się na tym i jak najwięcej wyprodukować tego sprzętu, który jest tak bardzo potrzebny. Tym bardziej, że już na poziomie fabryki jest on prekalibrowany. To jest też różnica, ponieważ te kamery są prekalibrowane już wcześniej do pomiaru temperatury ciała człowieka, mają już specjalny firmware właśnie wgrany, specjalne oprogramowanie wgrane, które posiada i integrację z tym Blackbody, czego nigdy wcześniej nie było, bo nie było takiej potrzeby. Posiada również sztuczną inteligencję, która ma rozpoznać, tak jak powiedziałem wcześniej, ramiona i głowę, żeby móc w odpowiednim miejscu wymierzyć temperaturę efektywnie i no i staramy się jak najbardziej możemy. Do Polski już tego troszeczkę płynie, z tego, bądź też jedzie, z tego co wiem, ponieważ dzisiaj po tych testach, które przeprowadziłem, wpadłem do sali konferencyjnej, gdzie akurat również bardzo szczęśliwym trafem byli wszyscy nasi sprzedawcy z całej Polski, akurat mieli spotkanie. Wpadłem z moją biegunką mentalną, zacząłem się wydzielać, jakie to jest fajne, chociaż użyłem innego słowa, ale staram się być jednak... U nas można, to się nie tak przejmuj, naprawdę... u nas można. Powiedziałem, że jest to mega zajebiste. Chłopaki, bierzcie póki gorące. Natychmiast zrobiłem właśnie testy dodatkowe w biurze, gdzie naciągnąłem na przykład sobie jakiś komin na głowę, zasłaniając całą głowę, tak troszeczkę, powiedzmy, no nieelegancko, imitując
burkę czy hijab. Jutro będę się starał robić to z kominiarką, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Mhm. Dzisiaj po prostu naciągnąłem na głowę taki komin, gdzie mniej więcej coś tam widziałem, ale jednak miałem materiałem zakrytą całą głowę. Nawet nie miałem oczu odkrytych. O. I również to, nawet tak, nie miałem spod ręką innego, więc mówię, dobra, a zobaczymy. Aha. Zobaczymy, ponieważ zazwyczaj te materiały w tych religijnych strojach są dosyć cienkie, przewiewne. Właśnie po to, żeby się nie zapocić, nie udusić. Więc wziąłem taki materiał, taki lajkrowato, jakiś poliestrowy, taki komin, taki przyjemny w dotyku, jakby możesz sobie wyobrazić. Ja mam taki chyba do motoru używam, właśnie takiego kominu. Coś takiego. Ja miałem akurat z Barackiem Obamą taki, że jakby połowa twarzy jest, ale to też chyba będę publikował to tylko na moim show, gdzie jakby wszystkie chwyty dozwolone, publicznie jednak nie. No bo podczas właśnie AI show to różne memy siadają, tam już można wszystko, naprawdę wszystko, ale sobie pozwalam robić tylko właśnie w gronie klientów zamkniętym, gdzie też mogę jakby z kogoś zganić. Proszę nie nagrywać następnych trzech slajdów, bo jedziemy ostro, więc no. Także i też sobie dało radę, też sobie kamera poradziła, mimo że miałem materiał naciągnięty na całą twarz i pomagał mi akurat w tej chwili, może potwierdzić jeden z brodaczy, którego właśnie znacie, no i ku mojemu, może nie zaskoczeniu, ale ku mojej radości powiedział, że temperatura jest taka sama, jak była zanim naciągnąłem sobie na łeb tego Baracka Obamę. Okej. A jak to jest, bo jeszcze właśnie wrócę do tego, że dzisiaj niebezpiecznik tweetował na temat właśnie wykrywania jakby też kamer termowizyjnych i wyłapywania z tłumu ludzi, którzy mają podwyższoną temperaturę. I ktoś nagrał takie wideo i to raczej dotyczyło takiego jakiegoś starego systemu, ale pokazał, że no niestety, ale przez to, że ma kubek kawy w ręku, taki bardzo gorący, no to cały system oczywiście świecił się cały na czerwono, no bo rzeczywiście, wiesz, trigger już został wystrzelony i gdyby, no bo to oczywiście jakiś tam test był, ale gdyby go wyłapali w tłumie, to pewnie system oznaczyłby go jako no, jakieś tam niebezpieczeństwo. No to jak jest z tymi kamerami? Świetnie, że ty mówisz. Po pierwsze, mały shoutout dla niebezpiecznika. Piotr Konieczny to jest absolutnie w ogóle wow. Zawsze szanujemy i piąteczki zbijamy. Jak najbardziej. Byłem na jednej z jego prezentacji i była fantastyczna. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ich czytać zresztą. Więc fajnie, że o tym mówisz, bo bardzo chętnie się do tego odniosę i nie widziałem tego artykułu, o którym piszesz. Ale go wykorzystam, mam nadzieję, za ich zgodą, żeby pokazać, że nie wszyscy mają ten problem. Ponieważ dzisiaj, badając ten system u klienta pewnego, o którym mówiłem off the record wcześniej, ale może nie będę zdradzał, istotnego klienta dla nas wszystkich, jak najbardziej pozytywnie, właśnie kolega chciał spróbować oszukać, więc wziął kubek gorącej wody, ogrzewał sobie rękę na tym kubku po to, żeby przyłożyć do czoła i żeby ogrzać czoło na tyle, aby wywołać alarm, żeby pokazać, że to faktycznie działa. Ponieważ całe szczęście wszyscy pracownicy tej firmy byli zdrowi, jak najbardziej byli zdrowi. 36,6. Co ciekawe, już to 36,6 najczęściej się pojawiało. Więc konkretnie ta temperatura idealna bardzo często się pojawiała. Więc dobrze, wszyscy byli zdrowi, więc mieli się za bardzo jak sprawdzić, że wszystko jest, że wszystko działa na dobre i na złe. A więc kolega wziął do ręki kubek, stał przed kamerą, gdzie kubek miał cały czas w ręce i nie było takiego problemu. Dopiero jeżeli wziąłby ten kubek i zasłonił sobie nim twarz, no to wtedy kamera wykrywała faktycznie wyższą temperaturę, no to tutaj jakby nie ma siły. Ale trzymając go w ręce, nie było takich problemów. Nie było takich problemów, bo tak jak wspominam, system działa na poziomie head and shoulders, czyli rozpoznaje, gdzie jest głowa. Aha. I celuje między oczy. No nieźle. To w ogóle szybka akcja. Zabija gościa z gorączką i po prostu poprzez. Mamy z głowy temat w ogóle. Czyli tak będzie walka wyglądać z koronawirusem. Już wszystko jasne. Cyberpunk jest prawdą. Celuje między oczy. Wali od razu. Laserem. Następuje otwarcie.
Następuje, oczywiście, że tak, następuje otwarcie lochów i po sprawie. Piękna historia. Tak jakby, i to potem wytniecie, zostawicie to. Proszę Państwa, przeprowadziliśmy 10-sekundową rozmowę. Dokładnie. Jak Polska będzie walczyć z koronawirusem? Oto odpowiedź. Oby tak to wyglądało. To by było, to możesz by było na nas liczyć. Zabawnie, przynajmniej byłoby zabawnie i przynajmniej byłby efekt. Nie, ale wracając do powagi, oczywiście, do której mi daleko, zazwyczaj w życiu kamera wyszukuje punkt, zazwyczaj między, powiedzmy, na czole, gdzieś nad oczami na środku, i tam następuje pomiar. Więc nie było takiego problemu. Fajnie, że o tym wspominasz, ponieważ jutro ten sprzęt mamy jeszcze do testu. Zrobię sobie poranną kawę i również to sprawdzę dodatkowo. Właśnie typowo po to, żeby odnieść się do tego artykułu, że starsze systemy mają problemy. Niestety nie chcę za bardzo tutaj mówić o konkurencji. Wolałbym jednak mówić o pozytywach tego, co mamy, niż o negatywach tego, co kto inny ma, ponieważ tak naprawdę w tym wypadku bardzo bym chciał, żeby wszyscy konkurenci mieli dobre rozwiązanie. No tak, ja bardzo jasne. Często powtarzam, no bo no, nie oszukujmy się, jeżeli wygra rozwiązanie konkurencji gdzieś na lotnisku, na którym akurat będę i źle wskaże, no to nie dochodzi. Tak samo podczas tego AI Show i Starlight Show, to są takie dwa show, które nasza Akademia Magii i Wariactwa robi w Europie i w Polsce. Mówimy o tym, że tak naprawdę jesteśmy tutaj głównie po to, żeby nauczyć naszych słuchaczy, jak porównywać kamery. Która kamera jest najlepsza? Nie jakieś tam megapiksele i ewentualnie wielkość przetwornika. To jest jakaś dziecinada. Nawet telefony komórkowe typu Xiaomi podają informacje o wielkości piksela na matrycy. No. A jakoś podczas monitoringu kamer, które mają chronić ludzkie życie, nikt o to nie pyta. Dajesz to 2 megapiksele, dajesz Zbyszek, montujemy. No jest taki nawet mem, że wiesz, są zdjęcia z telefonu po prostu cudowne, w mega rozdzielczości w ogóle i obok zestawione ze zdjęciami z kamer właśnie takich CCTV, które wyglądają jak, wiesz, paznokieć, nie? Bo są 3 piksele na krzyż. Bo wiesz co, spędzamy grube godziny czytając benchmarki laptopów i telefonów, bo ludzie się kłócą, bo to jest Snapdragon, bo to jest coś tam, dalej by się pociąć, że to w benchmarku to masz lepsze, nie, i tak dalej. A kamery, które tak naprawdę 24/7 mają chodzić i zapewnić bezpieczeństwo, to jest tak, dobra, słuchaj, są 2 megapiksele, nie jest za droga, jest biała, ma czarny obiektyw, bieremy, nie? I to jest dramat. I to jest dramat tak zwanych drabiniarzy i tak zwanych chujoplątów, jak to literatura fachowa mówi, którzy montują po prostu byle co i tak to potem wygląda. I tak to potem wygląda, że nie wiadomo, czy to Superman, czy to samolot, czy co. Dlatego naszą misją też jest rozpoczęcie rozmowy od tego, jak porównywać kamery, mówię o zwykłym monitoringu, jak ma wygrać najlepszy. I tak, i właśnie wracając jakby do tego, o czym mówiłem, często wspominamy tutaj z moim bratem, bliźniakiem, nerdem Mateuszem Zapotocznym, mówimy właśnie o tym, że nieważne, niech wygra konkurencja, ale niech wygra najlepszy. My akurat tam się nie bardzo boimy, bo jak chodzi o specyfikacje, sensory i tak dalej, jesteśmy z Sony na cześć, więc z innymi dostawcami najlepszych sensorów, więc akurat bardzo się nie martwimy. Ale tłuczemy to do głowy, żeby zadawali więcej pytań, żeby nie dać się mamić minimalną, na przykład minimalnym oświetleniem kamery. Tam teraz w tych luksach się pisze takie cuda, że jakby wierząc w to, co piszą niektórzy producenci, jakby zamontował kamerę w Łodzi i poszedł się w nocy odlać i włączył światło w łazience, to oni w Łodzi zobaczą moje światło. Tak to mniej więcej wygląda, a to jest bzdura, to jest absolutna bzdura. No ale
Aż się zapaliłeś, nagrzałem. Widzę, że to jest aż temat. Kocham technologię i kocham jakby to, co można dostać, ale nienawidzę ignorancji wobec technologii, które są i jakby nie szanuje się rzeczy, które powinny być podstawą. No jasne. Powinny być podstawą, bo ludzie zapominają, ja też to tłukę do głowy, że to jest monitoring, to może być wasze auto, to może być wasze dziecko, to możecie być wy. Mm. Jeżeli zamontujecie to gówno, jakieś tam X, bo nawet robimy takie porównania, które na papierze wygląda dobrze, to potem tak to wygląda. A niejednokrotnie zdarza się, że kamera kosztuje 2-3-krotnie więcej na przykład w tym wypadku niż nasza, a jest 5-krotnie gorsza, ponieważ... No, cena jest ceną, a komponenty są komponentami, więc czasami to idzie w dwóch kierunkach. Więc tak jak wspominałem, bardzo bym chciał, żeby konkurencja również rozwinęła kamery termowizyjne do tego stopnia, aby były równie dokładne co nasze. No niestety widziałem różne filmy z Chin, jak to potrafi wyglądać, ale to już pozostawię bez komentarza. Każdy ma internet, każdy ma Twittera. No, oczywiście. Jacku, robicie teraz testy i rozumiem, że jeżeli testy się powiodą, to te kamery zaraz będą trafiać do klientów, bo też płyną do nas i rozumiem, że będą instalowane w dość istotnych miejscach w Polsce. To znaczy inaczej, nie chodzi o to, że my robimy testy dla siebie. Aha. My robimy testy już oczywiście nie wypuściliśmy czegoś bez testów i teraz sobie jakiś... Nie, no rozumiem, Jacek Węglarz robi testy. My robimy testy dla siebie, psychotesty. Aha. Tak naprawdę. Czyli dziwne testy właśnie, z naciągniętym kominem na łeb, z kominiarką, z jakimś, nie wiem, maską Batmana, z jakąś peruką Tiny Turner. I tak dalej. No jakby na co tylko mogę wpaść dziwnego, to staram się to robić, żeby pokazać, że trudno jest oszukać kamery. Jasne. Zarówno właśnie te termowizyjne, jak i kamery AI też czasami próbowałem oszukać. Więc to są nasze wewnętrzne testy. Kamery są w drodze. Codziennie się sprzedają. No tak jak wspominałem, dzisiaj wszedłem i powiedziałem, chłopaki, to jest zajebiste. Następnie zaczęli wychodzić z sali konferencyjnej i poszło już... X tych zestawów i bardzo dobrze, no mam nadzieję, że jak najszybciej to będziemy mieć i że to się pojawi w portach lotniczych, mam nadzieję, i w tego typu miejscach, no powiedz, najbardziej newralgicznych. No jasne. A z tego co wiem, to idzie ku dobremu, no bo jakby produkt się sam sprzedaje, a dodatkowo jest lepszy i tańszy niż u konkurencji. Super. Więc taka trochę kryptoreklama. Przepraszam za kryptoreklamę. Nie, to nic nie szkodzi. Nie wiem, czy wśród naszych słuchaczy, wiesz, są ludzie, którzy jakby mogą mieć aż taki wpływ na, wiesz, na bezpieczeństwo tak wielu ludzi. Myślę, że nie, ale tak czy inaczej jakby wypada przeprosić, bo to nie jest sales pitch. Ja się po prostu tym jaram. Ja już czekam na jutro. Zaraz będę musiał walnąć Xanax przed spaniem, no bo nie wiem... Nie, no dobrze. Tym razem nie rekreacyjnie, tylko bo będzie trzeba. No tak. Bo jutro, nie, no bo naprawdę czekam na jutro rano, ponieważ część współpracowników ma przynieść różne gadżety do testu, właśnie typu kominiarki, nie kominiarki. Jasne. No i będziemy próbować zagiąć kamery. Nie jestem raczej spokojny, ale chcemy robić właśnie takie testy. Taki challenge, taki bardziej challenge. Ja jeszcze chcę, wcale nie muszę tego robić, ale chcę wybronić, bo bardzo często pojawiają się, tak jak teraz jest akcja, wiesz, jest wirus i oczywiście maseczki, ceny maseczek idą w jakieś kosmiczne po prostu wartości, więc to nie jest tak, bo wiadomo, że niektóre branże zyskują na tym, że jest jakiś kryzys, nie? Jakby to jest oczywiste. Zamawiałem maseczki w zeszłym tygodniu, więc wiem. No. Zamówiłem sobie też maseczki. W przeciągu 3 godzin jedna konkretna na przykład maseczka zdrożała o 70 zł na 100 zł. W przeciągu 3 godzin Allegro. No właśnie, to tak działa. Ale jakby trochę jest tak, że w niektórych przypadkach, i mam wrażenie, że tak jest właśnie z tymi kamerami, było tak, że do tej pory nikt nie czuł potrzeby, że to jest, że jakby
warto, żeby tego typu kamery właśnie termowizyjne były chociażby, nie wiem, no, na tym przysłowiowym porcie lotniczym, nie? Ale w momencie, kiedy pojawia się kryzys, nagle ludzie zaczynają się zastanawiać, kurde, może to jednak jest dobry pomysł. I po prostu, jak już zainwestują raz, no to jest szansa, że po prostu, wiesz, ten system będzie działał przez najbliższe lata i może nas uchronić przed wieloma innymi niespodziankami, które mogą nas czekać. Dziadostwami. No. Mhm. Jasne. Kamery termowizyjne pracują na lotniskach od dłuższego czasu, ale w zupełnie innych miejscach. Aha. Kamery termowizyjne pracują zazwyczaj na zewnątrz, ponieważ kamera termowizyjna potrafi wykryć człowieka nawet oddalonego o 3 kilometry. Mhm. To dużo. Jeżeli ktoś... No dużo. No, zwykła kamera nie ma takiej możliwości. Mhm. Kamera termowizyjna odpowiednia potrafi wykryć człowieka, który będzie ziarenkiem ryżu, ale jest to nie do pomylenia, ponieważ człowiek emituje ciepło. Kamera termowizyjna działa tak, że no bo jakby jeżeli spojrzymy na zwykłe kamery w nocy, bo w nocy źli panowie zazwyczaj wychodzą z domów, nie? Po zmroku. Zwykła kamera emituje wiązkę podczerwieni. Po prostu doświetla sobie podczerwienią. Mhm. Często widać na mieście, kamery mają takie czerwone diody. Tak. Więc my te diody, to światło odbijamy, niewidoczne gołym okiem tak naprawdę, i kamera sobie z powrotem odbiera odbicie, prawda? I widzi coś tam. Natomiast w przypadku kamer termowizyjnych, to my emitujemy ciepło i kamera to odbiera. Mhm. A więc stajemy się tak naprawdę choinką. Stajemy się choinką świąteczną, gdzie przeskakujemy przez płot, gdzieś, gdzie jest właśnie na przykład ochrona perymetryczna za pomocą termowizji. Mhm. Jesteśmy widoczni jak, no, tak jak mówię, no, jak choinka, po prostu z włączonymi lampkami. Mieliśmy dużo projektów, gdzie gdzieś tam cały czas się jakieś trafiały kradzieże, nie dało się tego wyłapać, no i zamontowali termowizję i gdzieś tam łapali gości, którzy przez 200 metrów od lasu do fabryki czołgali się po ziemi. Gdzie 300 metrów już go widzieliśmy, już była policja wezwana i kierownik ochrony powiedział: zostawcie gościa, niech się upierdoli. Po prostu. Naprawdę. Cytując, za przeproszeniem, cytując. I gościu taki, jak z jakiejś wsi okolicznej, gdzie kradli... części, bardzo drogie części metalowe, gdzie na recyklingu mogliby dostać się za nie, no nie wiem, 50 zł, a te części były skomplikowane, metalowe i warte były na przykład 50 tysięcy złotych za jedną taką blaszkę, która się mieści w kieszeni. Okay. I to cały czas ludność lokalna kradła. I trudno było to ogarnąć, ponieważ był rozległy teren, był las 200 metrów dalej, no i oni się właśnie czołgali, przycinali ogrodzenie i kradli, ponieważ ta firma produkowała tego dużo, mieli to również na zewnątrz. No i tak jak i po tym jak zamontowali termowizję, no bo tak jak wspominałem, termowizja no, potrafi wykryć człowieka z dużej odległości i jest to bardzo widoczne, dlatego też na granicach, na lotniskach jest to montowane. Gościu już go wykryli, że od lasu się czołga po ziemi, no i poczekali aż przejdzie przez nie płot i już policja czekała na niego z imprezą, no tak, żeby było wesoło. Ale wewnątrz lotnisk w Europie przynajmniej... Faktycznie jest tego niewiele. Wewnątrz jest tego niewiele do tego właśnie celu, o którym mówimy. No i tak jak mówisz, no mam nadzieję, że to się pojawi, na pewno się pojawi, ponieważ wszyscy w Europie nagle się zestresowali i będą chcieli to mieć. I dobrze. No, mam nadzieję, że uda się to opanować. Mam nadzieję, że też uda się temu pomóc. I że na dłuższy czas po prostu tego typu rozwiązania będą mogły funkcjonować. No bo nigdy nie wiadomo. Mm. Nigdy nie wiadomo. Wojny w dzisiejszych czasach to już nie broń i nie armaty. Jasne. Ale to już... Tak, mamy tu świadomość, pewnie. Bardzo ci dziękuję, Jacku. To naprawdę była bardzo ciekawa rozmowa. Ja dowiedziałem się bardzo dużo nowych rzeczy, których nie miałem zielonego pojęcia, a ja lubię takie rozmowy. Powiedz, gdzie cię można znaleźć? To znaczy, że jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, albo nie wiem, może masz jakiegoś bloga, albo jesteś na Twitterze, albo gdzieś, gdzie faktycznie można cię obserwować i popatrzeć na ten świat twoimi oczami. A więc tak, z jednej strony jest blog na Facebooku CCTV Nerds, tak jak CCTV, tak jak Closed Circuit TV i Nerds jak nerdowi, no, pisane razem, nie osobno. CCTV Nerds to na Facebooku jest nasza taka grupa,
A jak chodzi o mnie konkretnie, ponieważ tam na tej grupie mamy kilka osób, robimy różne dziwne rzeczy. Mm-hmm. Jak chodzi o mnie, no to po prostu Jacek Węglarz na LinkedInie, najlepiej na LinkedInie, no bo Facebook to Facebook, nie bawmy się w gimnazjum, więc LinkedIn. Dobrze. LinkedIn jednak myślę najlepszą drogą kontaktu, chętnie odpowiem w miarę możliwości, ponieważ jednak co tydzień jestem gdzieś robiąc jakieś show, zazwyczaj AI show gdzieś w świecie, więc w miarę możliwości bardzo chętnie odpowiem na jakieś pytania. Super, bardzo ci dziękuję, Jacku, jeszcze raz i będziemy się pewnie odzywać, może jeszcze innym razem pogadamy o AI trochę więcej. Cała przyjemność po mojej stronie, to był mój pierwszy podcast, także dzisiaj było troszeczkę Hello World, tak zwane. No to myślę, że przyjmiemy cię w tym świecie, wiesz, szerokimi, otwartymi ramionami. Mam nadzieję, że moja biegunka mentalna nie wyszła za ostro i nie mówiłem za szybko i w miarę było to zrozumiałe. Wszystko jest git. Dzięki wielkie jeszcze raz. Super. Dzięki. Trzymaj się. Yeswos Podcast, czyli gadżety i bzdety. Ty 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 i